filmach i reklamach. Występował m.in. w serialu Na Dobre i na Złe, a dzisiaj jest z nami pan Mieczysław Piotr Wojtczak. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Panie Mieczysławie, czy ja dobrze policzyłam, czyli aktorem został pan na emeryturze? Tak, już będąc na emeryturze, któregoś dnia byłem w manufakturze łódzkiej i o godzinie 7 rano spotkałem panów we frakach. Pytam się, co się dzieje. Kręcimy film Maria Kielis-Skłodowska. Ja też chcę zagrać. No ale niestety było po castingach i to było niemożliwe. Ale nie odpuściłem. Czyli te aktorstwo jest pana spełnieniem marzeń, bo dzisiaj rozmawiamy o spełnieniu marzeń i tak jestem ciekawa. Tak, jest to moje spełnienie marzeń, ponieważ bardzo chciałem pójść do szkoły filmowej, ale ponieważ jestem jedynakiem, rodzice stwierdzili, że to nie jest najlepszy zawód dla jedynaka i porządnego chłopca. A jestem ciekawa, czy na przykład takiego amanta chciałby pan zagrać? No chyba raczej nie nadaje się na amanta. Jestem człowiekiem konkretnym, człowiekiem, który pasuje raczej właśnie do roli biznesmena. Czy amanta chciałbym zagrać? No może też chciałbym. Każdą rolę chciałbym zagrać, bo to sprawia przyjemność. Ale właśnie powiem taką rzecz, że zagrałem w ponad 150 różnych filmach. I co najważniejsze, żeby być na planie, a ponieważ wszystkie filmy są kręcone w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, to ja muszę wstać o 3-2 w nocy, żeby być na planie w Warszawie na godzinę 7. I kiedyś miałem taką sytuację, grając w Powidogach, pociąg z Łodzi wyjeżdża o 7, a na planie miałem być o godzinie 6. I dostaję SMS-a. Wajda czeka, Linda czeka, a ciebie nie ma. Ubawiłem się, ale bardzo przyjemne to było. Panie Mieczysławie, a gdyby miał pan doradzić naszym widzom, jak się odważyć, jak sięgnąć po marzenia? A, żaden problem. Zamiast być leniwcem kanapowym, zachęcam do spełnienia marzeń, bo trzeba żyć każdą chwilą, bo przecież może jej kiedyś zabraknąć. Moi drodzy, więc bierzemy życie w swoje ręce. Marzmy, nie bójmy się tego. Ja dziękuję panie Mieczysławie za rozmowę. Ja dziękuję ślicznie. Jestem ciekawa, czy słyszeliście o długoszponach. To niezwykłe.